Dobrze, to dzień dobry, witam wszystkich. Ja się nazywam Kamila Terpiał, jestem rzecznikiem prasowym Urzędu Dzielnicy Ursynów, ale także naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej. No i chcę w imieniu urzędu zaprosić na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Parku Polskich Wynalazców. Plan tego spotkania jest taki, że na początku odbędzie się prezentacja tego projektu, a następnie dyskusja. Pytania będzie można zadawać na czacie. Ja je będę odczytywać. Pytania będzie można także zadawać na naszym kanale YouTube, a odpowiadać na nie będą osoby z Urzędu Dzielnicy oraz pracownicy firmy, która wykonała ten projekt, o którym dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać. I tak chciałam przywitać na naszym spotkaniu zastępcę burmistrza dzielnicy Ursynów, Bartosza Dominiaka, nadzorującego także Wydział Ochrony Środowiska. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Alicję Michalik-Kucińską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przedstawicieli Wydziału Infrastruktury naszego urzędu, zastępcę naczelnika Adama Bonieckiego. Dobry wieczór. Kierownika referatu inwestycji w tym wydziale Piotra Papockiego. Dobry wieczór. Głównego specjalista, a właściwie główną specjalistkę w tym wydziale, Adrianę Sędzimierz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam także przedstawicieli firmy, która wykonała projekt i jest to architekt krajobrazu Maciej Sikorski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I architekt krajobrazu Lidia Czarnecka-Prostko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam też radnych dzielnicy, którzy już do nas dołączyli. Witam Pawła Lenarczyka, przewodniczącego Komisji Zielonego Ursynowa. Dobry wieczór również. Dobry wieczór. I Krystiana Malesę. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że się słyszymy. A nie, przepraszam, pan radny zniknął. Mamy nadzieję, że do nas dołączy w takim razie w trakcie dyskusji. Nie pozostaje mi nic innego, jak rozpocząć spotkanie. Witam oczywiście wszystkich, którzy się do nas dołączyli, będą chcieli z nami na ten temat rozmawiać. A o kilka słów wstępu dotyczących koncepcji Parku Polskich Wynalazców, ale także terminów i tego, dlaczego zdecydowaliśmy się na stworzenie takiej koncepcji, no i dalsze kroki. Poproszę o kilka słów wyjaśnienia. Na początek Bartosz Dominiak, zastępca burmistrza dzielnicy. Oddaję panu głos. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Państwa na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym projektu Parku Polskich Wynalazców. Parku, o którym od dawna rozmawiamy. Tutaj jednym z inicjatorów tych rozmów jest obecny z nami Pan Radny Paweł Lenarczyk. No i myślę, że dziś i wykonamy też ważny krok w przygotowaniach do tego parku. Ja przypomnę tylko krótko, że to miejsce, o którym rozmawiamy, no jest takim miejscem zieleni niezagospodarowanej na Ursynowie, dobrze znanym w szczególności mieszkańcom Imielina. I kilka lat temu pojawił się pomysł, żeby to miejsce przekształcić w park. Właśnie między innymi pan radny Lenarczyk z sąsiadami z takim pomysłem z mieszkańcami tych okolic wystąpił. No i dwie rzeczy ważne się w ostatnim czasie, czyli w ostatnim roku wydarzyły. Po pierwsze, formalnie Rada Miasta Stołecznego Warszawy wiosną tego roku powołała park do życia, nadała mu nazwę Park Polskich Wynalazców, i to jest jedna ważna rzecz. Druga ważna, być może z punktu widzenia takiej taktyki nawet ważniejsza. W ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku zarządowi dzielnicy Ursynów udało się pozyskać odrębne, poza standardowymi pieniędzmi przeznaczonymi na inwestycje w dzielnicy, dodatkowe środki finansowe w kwocie 2 milionów 41 tysięcy właśnie na zagospodarowanie tego parku. To były pieniądze, czy są pieniądze pozyskane z Biura Ochrony Środowiska na lata 2020-2021. No i w ramach właśnie tych pozyskanych środków Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił postępowanie na
przygotowanie projektu budowlanego, którego krokiem jest przygotowanie tej koncepcji, którą Państwo dzisiaj będą mieli zaprezentowaną. Nasze dzisiejsze spotkanie służy temu, żeby Państwa z tą koncepcją, nad którą Państwo projektanci wraz z urzędnikami dzielnicy pracowali przez ostatnie mniej więcej dwa miesiące, żeby Państwa z tą koncepcją dzisiaj zapoznać. Chcielibyśmy też usłyszeć Państwa wrażenia, Państwa odczucia, czy to poszło w dobrym kierunku. Być może będziecie Państwo mieli jakieś uwagi, a być może powiecie Państwo, że jest wszystko super, jedziemy dalej. Więc ja nie chcę przedłużać, będziemy mieli czas do dyskusji, do zgłaszania uwag po prezentacji Państwa z firmy projektowej. Pytania osoby, które tutaj są, tu się ktoś pojawia, znika, osoby, które są z nami na WebExie, będą mogły zadać no tutaj słownie. Do dyspozycji również jest czat na platformie YouTube i z tych dwóch źródeł będziemy wyłapywać Państwa pytania. Więc z mojej strony to tyle na początek. Oddaję głos Państwu z firmy projektowej. Dobrze, dziękujemy bardzo za wprowadzenie. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować w tym momencie już przygotowaną przez nas prezentację. Poprosiłbym tylko o możliwość udostępnienia tej prezentacji. Czyli osoba, która teraz zarządza. Bo pan Leszek Dąbrowski powinien przekazać nam uprawnienia. Jeszcze chwilkę cierpliwości poprosimy. Prosimy jeszcze, jak rozumiem, o chwilę cierpliwości, bo czekamy na możliwość przedstawienia, a właściwie zaprezentowania prezentacji dotyczącej koncepcji Parku Polskich Wynalazków. Mamy nadzieję, że to się zaraz uda zrobić. Może czekając na samą prezentację, Państwo, przedstawiciele firmy projektowej, może byliby Państwo w stanie powiedzieć kilka słów o tym projekcie. Bardzo ogólnie oczywiście, prezentując szczegóły, poczekamy, będziemy czekać na prezentację szczegółów, ale ogólnie o samej koncepcji, jaką stworzyliście, dlaczego właśnie taka, co przede wszystkim kierowało tym, żeby taką koncepcję stworzyć. No tak jak pan burmistrz wspominał, pracowaliśmy nad tą koncepcją, myślę, że około 2 miesięcy tutaj z pracownikami Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Koncepcja tak naprawdę nie powstawała na dość, znaczy to nie jest łatwy teren, od tego trzeba zacząć, to nie jest łatwy teren, jest to teren dość zróżnicowany, wszyscy, którzy użytkują ten teren, dobrze wiedzą, w jaki sposób ten teren wygląda. Jest teren zróżnicowany wysokościowo i tak naprawdę chcieliśmy wykorzystać no, całe możliwości tego terenu, które nam tutaj daje. W części najbardziej zalesionej, w części najbardziej zadrzewionej, można powiedzieć, stworzyliśmy plac zabaw, co też nie jest tak naprawdę bardzo łatwym terenem i miejscem, ze względu na to, że jest tam dość duże zagęszczenie drzewostanu, w związku z czym no, ciężko jest tam zbudować urządzenia, które byłyby urządzeniami typowymi, takimi do placu zabaw, które można rozbudować z nawierzchnią bezpieczną, odpowiedniej głębokości, korytowania itd. Natomiast jest to idealne miejsce ze względu na to, że jest miejscem zacienionym poprzez właśnie drzewostan. Natomiast pozostała część jest częścią bardziej otwartą. Podkreślaliśmy to nawierzchniami, tworząc nawierzchnie zarówno naturalne, typu właśnie mineralne z elementami granitu oraz bardzo ciekawe w tym miejscu uważam podesty drewniane, co przedstawimy na koncepcji. Z wykorzystaniem kilku elementów, które no, tak naprawdę w tym projekcie powinniśmy zawrzeć. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to Park Polskich Wynalazców i też chcieliśmy w pewien sposób elementy takie podkreślić, pokazać i mam nadzieję, że w jakimś niewielkim stopniu nam się to udało. Będziemy mogli to Państwu zaprezentować. Założeniem naszej koncepcji było to, żeby był to w dalszym ciągu naturalny teren, zachowujący naturalne ukształtowanie terenu, które tam istnieje, naturalny drzewostan, materiały wykorzystane w projektowaniu elementów małej architektury również są materiałami naturalnymi, czyli jak, tak jak kolega wspomniał, plac zabaw, który proponujemy, będzie wykonany z naturalnych, drewnianych elementów, okorowanych, natomiast w głównej mierze będą to po prostu bale drewniane. Nie będą to typowe elementy placów, zabaw, jakie Państwo pewnie znacie z większości realizacji, czyli stalowe bujaki. Chcielibyśmy, żeby ten plac zabaw był naturalny, być może miał nawet taki pierwiastek baśniowości. Zaprojektowaliśmy tam labirynt z drewnianych pniaków, elementy zabawowe typu linarium, natomiast wykonane z okorowanych bali w połączeniu z linami. Tworząc z pewnego rodzaju no, taki tor przeszkód. Będąc tam nie raz w tym terenie, jak go oglądaliśmy, jak inwentaryzowaliśmy, jak sprawdzaliśmy, spotkaliśmy też grupę dzieci, chyba ze szkoły pobliskiej, wraz z nauczycielem, którzy byli bardzo zainteresowani, co my tam robimy i co wreszcie powstanie. Więc jak najbardziej to wiązało się z tym, że byli wszyscy bardzo zadowoleni, że taki właśnie forma placu zabaw powstanie. Już widzę, że możemy przedstawić naszą prezentację. Tak, widzimy prezentację, także poprosimy bardzo. Dobrze, więc cieszymy się, że udało nam się udostępnić. Więc chcielibyśmy Państwu od początku przedstawić kilka slajdów opowiadających naszą drogę do tego, jak powstała koncepcja, no i dalej mamy nadzieję projekt. Ja jeszcze chcę na początku wspomnieć, bo tak mówimy o tym naturalnym charakterze, o tych materiałach naturalnych, natomiast w związku, że jest to Park Polskich Wynalazców, to znalazło w nim się sporo elementów inspirowanych polską wynalazczością. Ja najmocniej przepraszam, bardzo przepraszam, Krystian Malesa, ja mam taką prośbę. Pana słyszę fantastycznie, a panią słyszę bardzo, bardzo źle. Nie wiem, czy tylko ja, czy też inni państwo, nie wiem, czy to jest kwestia mikrofonu, wyłączenie od mikrofonu. Głośniej. Super, pani w ogóle nie rozumiem, co mówię. Dziękuję. Powtórzyć? To powtórzę może jeszcze raz, że zaczęliśmy mówić o parku jako o naturalnym terenie i to jest tutaj jego główna cecha, jedna z głównych, natomiast w związku z tym, że jest to Park Polskich Wynalazców,
to część elementów zagospodarowania terenu jest inspirowana polską wynalazczością, o której zaraz szczegółowo opowiem. No, widzę prezentację. Dołączyłam, chyba jestem jedyna. Dobrze, możemy? Tak, proszę o ciszę. Wtedy odrzucamy Państwa prezentację. Prezentację może dla bezpieczeństwa. Może dla bezpieczeństwa poproszę wszystkich. Może jeszcze raz. Dla bezpieczeństwa poproszę wszystkich, którzy uczestniczą w spotkaniu, o wyłączenie mikrofonów na czas prezentacji. To będzie najłatwiej. Uspokoiło się. Chyba tak. I teraz poproszę o wyłączenie mikrofonów wszystkich, którzy uczestniczą w spotkaniu. Tak będzie łatwiej, bo będziemy skupić prezentację. Znaczy, co Państwo mówią o prezentacji. Pani Ewa i Pani Magda, proszę o wyłączenie mikrofonu. To chyba już mogę. Tak, mam nadzieję. Podejmiemy kolejną próbę zatem. W pierwszym slajdzie chcielibyśmy przedstawić w pierwszej kolejności kilka zdjęć ze stanu obecnego, stanu istniejącego, który zostaliśmy, pokazujące właśnie naturalny charakter tego terenu. Liczny drzewostan w części południowo-zachodniej naszego terenu opracowania. Czyli to jest ten teren znajdujący się w obniżeniu, gdzie projektujemy plac zabaw. Czyli teren silnie zadrzewiony, bardzo malowniczy. Jego głównym atutem w zakresie projektowania placów jest to, że jest to miejsce zacienione, co jest bardzo pożądane w przypadku placów zabaw, ponieważ poniekąd w Polsce korzystamy z nich głównie latem. Zdjęcie, które pokazaliśmy tutaj powyżej, to już jest zdjęcie z górki, czyli już wspięliśmy się na szczyt naszego terenu. Z samej góry no, rozciąga się sympatyczny widok. Myślę, że możemy go jak najbardziej wykorzystywać i podkreślać. Teren nie jest już tak mocno zadrzewiony, jest bardziej terenem otwartym, wykorzystywanym w głównej mierze w tym momencie przez osoby z psami. Bardzo fajny teren właśnie do tego, żeby się można było wybiegać. Teren w postaci naturalnej łąki, pagórzysty, malowniczy, bardzo miło zlokalizowany. Nieutwardzone przedepty, brak jakiejkolwiek infrastruktury, natomiast bardzo chętnie miejsce odwiedzane przez mieszkańców, służące zapewne również jako taka słoneczna polana do korzystania latem głównie. W wyniku, jakie były nasze założenia ogólne do koncepcji? Przede wszystkim to, co podkreślamy i to, co mówiliśmy, chcemy zachować naturalny charakter obiektu. Czyli bardzo jest dla nas ważne, żeby nie ingerować zanadto w ten teren, natomiast żeby on rzeczywiście tworzył charakter, żeby tworzył park naturalny z elementami naturalnymi, no żeby rzeczywiście był dla Państwa jak najbardziej elementem ciekawym i przyjemnym do odwiedzania. Nadanie funkcji poszczególnym częściom parku. Oczywiście projektując park nadajemy poszczególnym elementom tego parku, poszczególnym częściom tego parku funkcje. O tych funkcjach będziemy opowiadać za chwileczkę, jak pokażemy już efekt naszej koncepcji. Podkreślenie indywidualności i niepowtarzalności parku. Do każdego projektu podchodzimy w sposób taki, żeby to rzeczywiście tworzyć coś, co można się pochwalić, że jest to rzeczywiście park stworzony tutaj konkretnie dla nas indywidualnie, niepowtarzalnie, z elementami, które nie są takimi elementami typowymi w każdym miejscu, w którym się tylko spotykamy. Zastosowanie naturalnych i funkcjonalnych materiałów, czyli po raz kolejny podkreślamy to, co jest dla nas bardzo istotne. Zastosowanie nieszablonowych rozwiązań i zastosowanie w tym przypadku tematycznych rozwiązań związanych z polskimi wynalazkami. To jest to, co już wspominaliśmy i będziemy mówić konkretnie o rozwiązaniach, jakie zastosowaliśmy w parku. Efektem naszej pracy jest koncepcja. Koncepcja w formie graficznej, kolorowej planszy, którą tutaj Państwu prezentujemy. I teraz chcielibyśmy szczegółowo opowiedzieć,
co znajduje się w danym miejscu. Mamy pierwszą strefę, strefę placu zabaw, czyli strefę tą w dolnej części naszego terenu, najbardziej zadrzewioną, to co wspominaliśmy. Naturalny plac zabaw wykonany z drewna akacjowego w kolorze naturalnym z elementami placów zabaw. Elementami placów zabaw będą między innymi duży zestaw spinaczkowy, huśtawki dla dzieci najmłodszych, huśtawki dla dzieci starszych, huśtawki w formie bocianich gniazd, tak? Tak to się nazywa. Później szczegółowo jeszcze pokażemy te takie szkice tych elementów, żebyście Państwo mogli sobie zwizualizować, jak te elementy będą wyglądały, ponieważ tak jak wspominaliśmy, są to elementy wykonane z drewna akacjowego, natomiast nie jest to żadna kantówka, tylko w głównej mierze drewniane, okorowane bale drewniane. Myślę, że na tyle będzie ciekawy ten plac zabaw, że on będzie wpisany w charakter tego terenu. Tak naprawdę chcemy, żeby te elementy zabawowe nie dominowały w całym tym terenie, tylko żeby tak naprawdę wtopiły się w ten element, w ten teren i tworzyły formę odkrywania, formę zabawy dla dzieci, które będą mogły rozbiec się po danym terenie. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że teren placu zabaw jest okolony nawierzchniami. Ta szara nawierzchnia to jest nawierzchnia naturalna, mineralna. Natomiast od strony zabudowy i obecnie przez, tak, ale nie wiem, czy widać ten nasz kursor. Natomiast i przez środek, w poprzek placu zabaw obecnie prowadzi przedept i te dwie nawierzchnie będą nawierzchniami drewnianymi. Jako podesty drewniane, zlicowane z nawierzchnią istniejącą, czyli obecnie z trawą. No chyba, że w miejscach, w których będą korzenie drzew, w celu ich ochrony te podesty będą delikatnie gdzieś wyniesione. Oprócz tego, tak, miejsca, gdzie jest to konieczne, są to miejsca wyznaczone tutaj na tym terenie kolorem takim beżowo-szarym, beżowo-żółtym, są to urządzenia, które wymagają nawierzchni bezpiecznej. W tych miejscach jest taka możliwość, żeby bez uszkadzania korzeni drzew wykonać nawierzchnię bezpieczną. Nawierzchnię bezpieczną, jaką my proponujemy, to jest nawierzchnia również naturalna ze zrębek drewna, które są odpowiednio przygotowane, dając właśnie nawierzchnię bezpieczną. To są forma materiału, który bardzo fajnie się klinuje, daje miękką nawierzchnię i zdecydowanie bezpieczną. Pozostałe elementy, które chcemy rozrzucić, że tak powiem, w tym terenie, nie wymagają nawierzchni bezpiecznej. Są to urządzenia z niską strefą bezpiecznego upadku. Idąc dalej, mamy tak zwaną strefę, miejsce, które nazywamy drewniane tarasy. Jest to miejsce na skarpie, gdzie zaczyna nam się już skarpa i w tym miejscu zaczynamy naszą wędrówkę na górę skarpy. Chcielibyśmy tutaj stworzyć schody, ale schody, które przechodzą w tarasy, na których ustawione są siedziska. Prawdopodobnie proponowane przez nas będą to drewniane kubiki na różnej wysokości, tworząc swego rodzaju siedziska na tarasach, na których będziemy mogli spotkać się, odpocząć, porozmawiać, tak, spędzić miło czas. Aleja drzew. To może o czym opowiedz. W górnej części parku zaprojektowaliśmy aleje drzew. Będzie to aleja drzew upamiętniająca polskich wynalazców, nasycenie alejowe. Chcielibyśmy, żeby te drzewa były również odpowiednio podświetlone oraz przy drzewie znajdą się tablice upamiętniające polskich wynalazców w formie betonowych kubików z tablicą informacyjną. Z tablicą informacyjną, gdzie chcielibyśmy pokrótce zawrzeć najważniejsze informacje o polskich wynalazcach.
Być może dodamy jeszcze kody QR do tego, żeby można było odczytać i dowiedzieć się więcej na temat naszych polskich wynalazków. Aleja ta została ustawiona specjalnie tutaj od strony wschodniej, gdyż od wschodniej strony mamy dość gęstą już zabudowę wielomieszkaniową, więc dzięki temu zabiegowi też oddzielimy strefę parkową od właśnie tej istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W części szczytowej tej skarpy mamy plac ze spirografem. Jest to pewnego rodzaju wydzielony plac z wymieszaną nawierzchnią, nawierzchnią drewnianą i nawierzchnią mineralną, której to chcielibyśmy zaznaczyć polski wynalazek, jakim jest między innymi spirograf. Zaznaczyć to w bardzo graficzny sposób, w nawierzchni wrysować to, co spirograf nam prezentuje, czyli odpowiedni rysunek tego spirografu. Natomiast zębatka, po której się porusza spirograf, w części tutaj przy nawierzchni mineralnej, zębatką to byłyby betonowe bloki w kształcie graniastosłupów o różnej wysokości, które mogłyby spełniać funkcję czy to siedzisk, czy miejsca nawet dla dzieci w formie przeskakiwania sobie pomiędzy tymi graniastosłupami. Tutaj przy tym placu ze spirografem zlokalizowane jest również istniejące drzewo w postaci świerku. Jest to również takie miejsce spotkań dla okolicznych mieszkańców. Tak, przy tym drzewie są wyznaczone też w nawierzchni mineralnej ławki, więc zdecydowanie jak najbardziej będzie to podkreślone i tworzyło miejsce spotkań. Lustro terenowe. Forma przestrzenna, forma architektoniczna, lustro w kształcie półokręgu, wysokości maksymalnie do 2 metrów, wykonane oczywiście z materiału bezpiecznego, więc nie będzie to na pewno szkło, tylko prawdopodobnie jakaś forma odbijająca przestrzeń. Natomiast byłoby to lustro, które powiększałoby nam zarówno właśnie formę tego placu ze spirografem oraz z drugiej strony dającą odbicie przestrzeni dalszej parku. Myślę, że ciekawy zabieg architektoniczny, warty obejrzenia. Taras widokowy. Tak jak wspominaliśmy o nawierzchniach, główną nawierzchnią komunikacyjną będą nawierzchnie mineralne, natomiast przy nawierzchniach mineralnych elementami podkreślającymi będą nawierzchnie drewniane. I tak w tym przypadku stworzyliśmy taras widokowy, który chcemy, żeby był częściowo wystawiony, nadwieszony nad istniejącą skarpę. Tworzyłoby to miejsce spotkań, miejsce odpoczynku, miejsce relaksu, na którym mamy ustawiony stół piknikowy i mamy ustawione leżaki obrotowe. Oraz zamontowany peryskop jako polski wynalazek. Znaczy, to jest takie nawiązanie do polskiej wynalazczości również. Okno widokowe. Kolejny element zabiegu architektonicznego, ciekawego zabiegu architektonicznego. Chcemy stworzyć przy tym tarasie widokowym dwie drewniane ramy, które byłyby na wielkości w granicach 2 na 2 metry, podświetlone, dające efekt spojrzenia na... obrazowego na krajobraz. Dokładnie. Jeżeli po przeciwnej stronie mamy tutaj siedziska w formie znowu powtarzających się drewnianych kubików, siedząc na tych siedziskach, patrząc przez te okna widokowe, mamy tak naprawdę zmieniający się za każdym razem kiedyś tam jesteśmy obraz zróżnicowany ze względu na porę dnia, ze względu na porę roku.
Miejsce kreatywnych spotkań. Miejsce kreatywnych spotkań jest to wydzielona kolejna strefa, bardzo czysta w swojej formie. Wydzielone kilka, dosłownie chyba ze 4 bądź 5 placów z Trylinki. Trylinka jest również polskim wynalazkiem, w związku z czym jest to również nawiązanie do polskiej wynalazczości. I tutaj powstałyby 4 place ukryte pośród drzew, które będą nowo nasadzone oczywiście. I każdy z tych placów będzie wykonany właśnie z wspomnianej trylinki, czyli znanych pewnie wszystkim bardzo charakterystycznych płyt betonowych. I ma być to takie ideowe miejsce spędzania wolnego czasu. Natomiast jest to również miejsce, które ma inspirować do spotkań, do rozmów, do tego, co się nazywamy te miejsca spotkań jako miejsce myśli, kreatywności, idei i pomysłu. I ma być to miejsce, które po prostu inspiruje mieszkańców do kreatywnego wyrażania siebie. W przestrzeni publicznej, co jest dość istotne. Fluorescencja. Fluorescencja jest podkreśleniem kolejnego wynalazku polskiego. Chcielibyśmy, żeby schody prowadzące na skarpę, czyli z dolnego poziomu znajdującego się przy placu zabaw, schodami prowadzącymi na górną skarpę, schody, podstopnice tych schodów będą pomalowane na kolory fluorescencyjne, natomiast obok powstanie napis przestrzenny fluorescencja. Napis sam sobie jest też formą przestrzenną, którą możemy wykorzystywać w różnoraki sposób, bo te litery mogą być zarówno siedziskami, mogą być zarówno miejscem do tego, żeby dzieci sobie skakały po tych literach. To będą niedużej formy litery, natomiast na pewno ciekawym przestrzennym elementem w krajobrazie. Ja jeszcze chcę powiedzieć o tej zjeżdżalni może, bo tutaj też jest taki bardzo ciekawy zabieg, nie wiem, czy go opisaliśmy. Mhm. Natomiast równolegle do schodów fluorescencyjnych pojawia się łącznik taki pomiędzy szczytem naszego terenu, a placem zabaw w postaci zjeżdżalni terenowej. Czyli jest to taka dodatkowa forma zabawy łącząca obydwa te miejsca, dedykowana przede wszystkim dzieciom. Zjeżdżalnia, myślę, że jedna z ciekawszych, jakie Państwo spotkaliście, bo to zjeżdżalnia będzie miała około 12 metrów bieżących w formie tubowej z częściowo przeszklonym sufitem, więc wpadając taką 12-metrową tubę, myślę, że to będzie ciekawy zjazd. Natomiast tuż obok tej zjeżdżalni jest cały zestaw elementów spinaczkowych, czyli tak naprawdę zjeżdżając 12-metrową tubą możemy od razu spinać się elementami z powrotem na szczyt skarpy. Lub wbiec po schodach fluorescencyjnych. Dokładnie. Teraz troszeczkę bardziej szczegółowo, jeżeli chodzi o elementy, które zaprezentowaliśmy w naszej koncepcji. Nawierzchnie. Przedstawimy po kolei rozwiązania, proponowane rozwiązania materiałowe i zaczniemy od nawierzchni. Przede wszystkim najważniejszą i podstawowym elementem, podstawową nawierzchnią w parku jest nawierzchnia mineralna z elementami kostki granitowej. Czyli jest to nawierzchnia naturalna, wodoprzepuszczalna. Chcemy jej charakter podkreślić właśnie elementami kostki granitowej, czyli obrzeża prawdopodobnie jest kostki granitowej i częściowo poprzecinana jej forma również kostką granitową. Taki jest pierwszy pomysł na to, żeby tą nawierzchnię właśnie poprzecinać, urozmaicić, żeby to nie był taki monolit. Natomiast ma to też swoją funkcję, ponieważ no wiadomo, że ten teren jest terenem zróżnicowanym wysokościowo i będziemy mieć tutaj dość strome podejścia. W związku z tym, żeby ta nawierzchnia była bezpieczna, będzie też właśnie poprzecinana tymi elementami z kostki granitowej. Kolejnym elementem, materiałem wykorzystanym w nawierzchniach są to nawierzchnie drewniane, o których już wspomnieliśmy. Tworzą głównie właśnie tarasy drewniane, urozmaicane dla całej tej przestrzeni.
mała architektura. Te elementy, które my tutaj chcemy Państwu zaprezentować, tak jak tutaj Państwo widzicie w prezentacji, są to elementy, które są naszą propozycją, którą my widzimy i chcielibyśmy tutaj zaprezentować i będziemy ją próbować przedstawić zarówno do architektury, jak i do innych wydziałów, które finalnie będą nam akceptować tą koncepcję. Natomiast no, mamy nadzieję, że takie elementy się spodobają i będziemy mogli je wykorzystać w projekcie już budowlanym. Czyli ławka i siedziska. Tak, ja chcę powiedzieć tylko, że mała architektura, którą staraliśmy się wybrać, zależało nam na tym, żeby jej ogólne kształty były miękkie, naturalne, obłe. I tutaj widzimy, w taki sposób są również poprowadzone wszystkie nawierzchnie mineralne w parku. Natomiast pojawiają się też tutaj elementy o bardziej kanciaste, jako takie przełamanie tych miękkich. I kanciastymi elementami w nawierzchniach są tarasy drewniane. Natomiast w małej architekturze są to siedziska betonowe, czyli mamy formę jako kubik, jako twardą formę i do tego dokładamy twardy materiał, jakim jest beton. I ewentualnie jeszcze siedziska połączone właśnie kolejnym, podobnie jak się, jak ławki, czyli stal i drewno. To akurat tutaj nawiązujące, tak, do trylinki. One by się pewnie znalazły w tej części kreatywnej z nawierzchnią z trylinki, po to, żeby z nią korespondowały. Kosze na śmieci. Również drewniane, obłe, funkcjonalne z daszkiem. Stojaki rowerowe. Tak, to również naturalne. No i inne zagospodarowania, jak elementy małej architektury, jak leżaki, hamaki. To są leżaki w strefie tej tarasu widokowym, o których wspominałem, czyli leżaki obrotowe, no i hamaki rozstawione też w części. Takie plaże trawiaste. Plaże trawiaste. Oświetlenie. Jeżeli chodzi o oświetlenie, podzieliliśmy je tutaj na dwie części. Oświetlenie wysokie, czyli oświetlenie, które na pewno znalazłoby się w części placu zabaw. Mamy formę takich rozwiązań na słupach prawdopodobnie około 3 metrów. 3-4 metrów. Jest to oświetlenie funkcjonalne, ponieważ na placu zabaw zależy nam głównie na bezpieczeństwie. W związku z czym chcemy zaprojektować tutaj oświetlenie klasyczne, wysokie w formie albo, tak jak po lewej stronie, bardziej klasycznej lub bardziej naturalnej, tak jak tutaj kolega wcześniej wspominał. Ostateczne uzgodnienie w zakresie wyboru elementów na małej architektury będziemy jeszcze konsultować z wydziałami, z którymi musimy to uzgodnić. To są nasze propozycje. Natomiast w pozostałej części parku proponujemy oświetlenie niskie ze względu na to, żeby to oświetlenie nie raziło okolicznych mieszkańców i byłyby to oświetlenie podestów drewnianych w formie czy to taśm LED-owych, czy to niskich lamp najazdowych, ale tylko dającą poświatę samej nawierzchni. Podświetlenie alei drzew to element, który wspominaliśmy gdzieś tam na początku, jeżeli chodzi o aleję drzew polskich wynalazków upamiętniającą. Chcielibyśmy, żeby ta aleja była również podświetlona i podświetlenie ram widokowych, czyli tych drewnianych ram, które miałyby tworzyć formę obrazów zmieniających się, a w nocy mogłyby dawać delikatną poświatę, dające jeszcze bardziej ciekawe doświadczenie widokowe. Czyli podsumowując, plac zabaw chcemy oświetlić oświetleniem funkcjonalnym, zapewniającym przede wszystkim bezpieczeństwo. Natomiast pozostałą część parku, czyli tą górę tego parku, oświetlenie klimatyczne, wprowadzające nastrój po to, żeby z tego parku przyjemnie można było korzystać wieczorem. Teraz bardziej szczegółowo byśmy chcieli Państwu zaprezentować już konkretne elementy placu zabaw, które tutaj widzimy i które zaproponowaliśmy. Czyli mamy bramę wejściową. Brama wejściowa z elementów naturalnych, czyli z okorowanych pni
wypełnionych też pniakami, no dające bardzo ciekawe przejście i jakby podkreślające, że rzeczywiście wchodzimy już do innej strefy, czyli znajdujemy się w strefie naturalnego placu zabaw. Labirynt z pieńków. Labirynt z pieńków. Labirynt z pieńków usytuowany w tej takiej najbardziej zalesionej części placu zabaw, tak więc jest on takim elementem dodatkowym, ponieważ sam ten istniejący drzewostan można odczytywać jako labirynt. Natomiast dodanie tutaj tych małych elementów spowoduje, że będzie to uczytelnione i będzie to ciekawą formą zabawy. Nie jest taki typowy labirynt, w który wchodzimy i rzeczywiście nie widzimy, gdzie mamy wyjście, gdzie dalej się poruszamy. Natomiast są to niewysokie pieńki, które tak czy inaczej dla dzieci uważam, że byłyby ciekawe, żeby przebiec, znaleźć właściwe wyjście. Największym elementem w całym placu zabaw byłby duży zestaw spinaczkowy. Jest to element, który możemy umiejscowić, który musimy umiejscowić dokładnie w tym miejscu, ze względu na to, że jest to najbardziej otwarta przestrzeń w całym tym terenie i tam możemy zrobić nawierzchnię bezpieczne. Ten zestaw rzeczywiście wymaga już tego, żeby wykonać nawierzchnię bezpieczną, ze względu na wysokość swobodnego upadku z elementów, które tutaj prezentujemy. Bujawki, tu mamy akurat huśtawkę przedstawioną dla najmłodszych, huśtawka dla dzieci starszych, huśtawka typu gniazdo. Uzupełnieniem do całego placu zabaw będą jeszcze naturalne elementy typu właśnie kłoda do siedzenia, tunele, czyli też forma kłody wydrążona w środku, niewielkich rozmiarów, gdzie tak naprawdę dzieci będą mogły się przeciskać przez jej wnętrze. Las pajęczyn. Forma zabawy rozwieszone na niewielkich słupkach, wykonane z naturalnego materiału, czyli też prawdopodobnie z liny jutowej, pajęczyny, które mogą tworzyć dla dzieci formę przeciskania się, przechodzenia, szczudła z elementów drewnianych, podesty na sprężynach i kolejny niewielkich rozmiarów tor przeszkód ze zjeżdżania. I to jest kolejna strefa placu zabaw, która już, o której wspominaliśmy, ale która jest poza tą naszą częścią wewnętrzną, najniższą. Jest to strefa właśnie z tą długą zjeżdżalnią, którą opowiadaliśmy, czyli z tarasu drewnianego znajdującego się u szczytu skarpy. Zjeżdżamy 12-metrową zjeżdżalnią tubową, natomiast później mamy różnego rodzaju elementy wspinaczkowe tuż obok tej zjeżdżalni, po to, żebyśmy mogli spokojnie, czy niespokojnie, czy z zabawą skoczyć na górę, na szczyt. Tutaj chcieliśmy Państwu przedstawić może już nie tyle właśnie same szkice, co rozwiązania, które już powstały, takiego naturalnego placu zabaw. Jest to naturalny plac zabaw wykonany też tym samym sposobem bardzo blisko, bo w Ursusie, w ekoparku. Byliśmy również po części twórcami tego parku i tam powstał właśnie taki naturalny plac zabaw z elementów drewnianych. Uważamy, że to są place zabaw, które zdecydowanie wpisują się w krajobraz. Nie są dominantą, nie są takie monumentalne i zjadające cały krajobraz, tylko zdecydowanie są elementem, który są częścią krajobrazu. Tutaj akurat była nawierzchnia piasczysta, jako nawierzchnia bezpieczna. Natomiast my chcielibyśmy wykonać to z nawierzchni jeszcze bardziej naturalnej, wpisującej się w ten teren, czyli z tych zrębek drewna, o których wspominaliśmy wcześniej. Polskie wynalazki w parku. W związku z tym, że park jest parkiem polskich wynalazców, tak jak wspomnieliśmy na początku, część elementów w tym parku się znajdujących jest inspirowana polską wynalazczością,
I po kolei tutaj mamy nawiązanie do polskiego wynalazku, czyli peryskop, spirograf, o którym kolega wcześniej opowiadał, terenowe szachy trzyosobowe, trylinka, czyli rodzaj nawierzchni, fluorescencja, czyli nasze schody fluorescencyjne, semafor, powiedzmy o tym. Semafor, tak, semafor jest również polskim wynalazkiem. Chcielibyśmy zaznaczyć i tak naprawdę podkreślić w nawierzchni drewnianej, która biegnie wzdłuż placu zabaw w jej prostej formie, zaznaczyć prawdopodobnie formą stalowych elementów torowisko, gdzie na początku i na końcu będą ustawione semafory. Czyli też tak naprawdę spacerując po tym parku, zależy nam na tym, żeby osoby, które uczestniczą w tym parku, które spacerują po tym parku, żeby mogły gdzieś rzeczywiście w całym tym terenie odnaleźć te elementy polskich wynalazków. Tutaj chcielibyśmy na koniec przedstawić Państwu kilka szkiców pokazujących jak rozwiązania te, o których wspominaliśmy. Tutaj akurat mamy fluorescencję, czyli te schody terenowe prowadzące, prowadzące na skarpę, na szczyt skarpy, gdzie podstopnice będą różnego rodzaju fluorescencyjnym farbą podkreślone, zaznaczone i napis fluorescencja w formie przestrzennej. Jako ciekawy element krajobrazu. Okna widokowe z kubikami w formie siedzisk, czyli po przeciwnej stronie okien widokowych mamy siedziska różnej wysokości, gdzie możemy się spotykać mniejszą bądź większą grupą, pojedynczo bądź kilka osób i przez te drewniane okna, zależy z której strony sobie staniemy, mamy za każdym razem zmieniający się widok. Tworzy to pewnego rodzaju obraz podziwiane każdego dnia inaczej. Tarasy drewniane, czyli schody prowadzące zaraz od placu zabaw, od wejścia do parku na skarpę, czyli byłyby to schody drewniane, które przechodzą dalej w formę tarasów z kolejnymi siedziskami jako miejsce spotkań, zgrupowań. Chcesz to powiedzieć? Plac ze spirografem. Plac ze spirografem, czyli kolejne zaznaczenie polskiego wynalazku, ale w sposób taki właśnie bardzo delikatny, trochę na domysły. To nie jest dokładnie, to nie są jakby takie wprost elementy, które rzeczywiście nam to mówią, że to jest konkretnie spirograf. W nawierzchni, w połączeniu nawierzchni, które tutaj mamy, czyli nawierzchnia mineralna i nawierzchnia drewniana, w formie stalowej taśmy chcielibyśmy zaznaczyć kształty, które tworzy spirograf. No i zębatka, czyli tak naprawdę tylko element tej zębatki w formie betonowych graniasta słupów, które byłyby też formą siedzisk czy elementów zabawowych. Tutaj jeszcze jest to lustro terenowe, o którym wcześniej wspominaliśmy, jako taki zabieg architektoniczny odbijający krajobraz. Tu jest to miejsce kreatywne, czyli trylinka, miejsce zlokalizowane wśród nowo nasadzonych gęsto drzew, miejsce do spotkań, cztery punkty. Tutaj akurat pokazujemy miejsce, które ma inspirować do pomysłu. Chcielibyśmy, żeby to było miejsce w bardzo czystej formie. To już co podkreślałem. Trawnik, cztery place z trelinką, każdy plac z graficznym napisem w postaci pomysł, myśl, kreatywność i siedziska. Po to, że spotykamy się w danym placu, na danym placu, rozmawiamy, rozważamy, po prostu spotykamy się. Roślinność w parku. Roślinność. Oddaję głos.
Oczywiście w związku z tym, że projektujemy park miejski, to głównym celem i głównym celem projektowym jest to, aby zastosować gatunki dostosowane do warunków siedliskowych, ponieważ projektowanie w przestrzeni publicznej zdecydowanie tego wymaga. Natomiast oczywiście chcemy zastosować rośliny ozdobne o zwykłych kwiatach, liściach, pędach. W związku z tym, że ideą tego parku jest również ta naturalność, chcemy, żeby dominującą kolorystyką w parku, żeby ta kolorystyka była w miarę jednolita i nie zdominowała pozostałych elementów architektonicznych. W związku z czym chcemy, żeby to było odcienie szaro-zielone z akcentami białymi i fioletowymi. Chcemy zaprojektować nasadzenia, nie chcę powiedzieć, że takie monokulturowe, monogatunkowe, niemniej jednak duże połacie jednogatunkowe z akcentami, nasadzenia w dużej mierze trawiasto-bylinowe, natomiast również oczywiście do tego krzewy. Ważnym elementem w parku będą nasadzenia bylinowe i łąki kwietne. Są to nasadzenia dedykowane zapylaczom przede wszystkim, więc sporą część terenu będzie stanowiła łąka kwietna. Jednocześnie jest to obniżenie kosztów pielęgnacji przestrzeni publicznej w mieście. Ponadto w parku pojawi się ogród deszczowy w postaci suchej rzeki z nasadzeniami dedykowanymi do takiego miejsca. Będziemy chcieli również wprowadzić tutaj w zakresie roślinności gatunki takie aromatyczne, więc w takim miejscu prawdopodobnie będzie na przykład mięta w połączeniu z irysami. Tak, wracając jeszcze do suchej rzeki, to jest element dość interesujący architektonicznie. Sucha rzeka to byłyby takie niewielkie zagłębienia biegnące częściowo wzdłuż nawierzchni, biegnące po skarpie. Ma za zadanie dodatkowo, oprócz tego oczywiście, że podkreślać charakter tego terenu, to zbierać wody opadowe z istniejącego, z tych nowo zaprojektowanych nawierzchni oraz z istniejącego terenu. Więc również bardzo ważną funkcję taka sucha rzeka będzie spełniała. To by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą prezentację. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że przypadła Państwu do gustu. Mam nadzieję, że powstaną jakieś pytania. Bardzo chętnie odpowiemy. Także dziękujemy bardzo. Ja bardzo dziękuję również za prezentację i wyczerpujące informacje i szczegółowe na ten temat, jak ewentualnie w przyszłości będzie wyglądał Park Polskich Wynalazców. A jeszcze zanim przejdziemy do tego elementu dyskusji i możliwości zadawania pytań, to chciałabym na chwilę oddać głos zastępcy burmistrza Bartoszowi Dominiakowi, który właśnie powie o tym, co nas czeka w przyszłości, czyli jaki jest harmonogram prac związanych z koncepcją Parku Polskich Wynalazców. Dziękuję bardzo Państwu za tą prezentację. Dziękuję Pani Rzecznik za udzielenie głosu. To jest pytanie, które zresztą zostało też w międzyczasie na czacie na YouTubie. Przypominam, że tam też można zadawać pytania. Tam jeszcze w tej chwili też jest jakieś dodatkowe pytanie. Natomiast o ten harmonogram, o tym harmonogramie, bo to pewnie wszystkich interesuje, tak byśmy chcieli pewnie datę przycięcia przysłowiowej wstęgi usłyszeć. No tej daty chwilowo nie mamy, natomiast generalnie mamy zaplanowane w tej chwili 5 etapów prac. My jesteśmy na finiszu pierwszego etapu, to jest właśnie opracowania projektu koncepcyjnego Parku Polskich Wynalazców i to spotkanie z Państwem jest takim przedostatnim elementem tego pierwszego etapu. Zebrane w najbliższym tygodniu
uwagi zostaną przekazane Państwu projektantom jeszcze do jakichś drobnych zmian i wówczas my to, ten projekt koncepcyjny Parku Polskich Wynalazców przyjmiemy i w drugim etapie, który potrwa gdzieś do stycznia, lutego, będzie przygotowywany wielobranżowy projekt budowlany. Następnie zostanie, to jest po stronie firmy projektowej, uzyskane w imieniu zamawiającego, czyli dzielnicy Ursynów, pozwolenie na budowę i to liczymy w okolicach końca kwietnia. I następnie też w tym samym czasie będzie opracowywany branżowy projekt wykonawczy, czyli już taki projekt, który pozwala prowadzić prace budowlane w terenie na podstawie pozwolenia na budowę. Jednocześnie Państwo do końca roku mają zapisany nadzór autorski. Nam na tym też zależało, żeby autorzy projektu współpracowali z podmiotem, który będzie ten park budował w terenie. I plan na dzisiaj jest taki, że chcielibyśmy ten park oddać do końca 2021 roku, no ale chociażby COVID, który już nam jakiegoś drobnego psikusa niestety spłatał, mogą być różne opóźnienia. Jest też drugi aspekt, od razu uprzedzając kolejne pytania dotyczące finansowania. My mamy w tej chwili na zabezpieczone środki w wysokości 2 milionów 41 tysięcy z groszami. Już wiemy, że to, co Państwo nam zaprezentowali, przekracza tak szacunkowo tą kwotę. Natomiast też już w gronie zarządu dzielnicy Ursynów zaczęliśmy pracować nad tym, żeby dodatkowe środki uzyskać i być może też lekkie przesunięcie z tym związane, że nie koniec 2021, ale pierwsza połowa 2022 roku to będzie koniec realizacji tego parku w całości. Więc tutaj właśnie o harmonogramie i od razu o finansach. Jednocześnie uwaga techniczna do uczestników tutaj na Webexie, na czacie wkleiłem link do pobrania tej grafiki, którą można by było powiększyć z Państwa prezentacji, dotyczącą tą zawierającą ogólną mapę, gdybyście Państwo chcieli troszkę bardziej szczegółowo rzucić okiem na różne rozwiązania. To jeszcze nie jest ta ostateczna mapa koncepcyjna, bo ona będzie dopracowywana i ona się też jutro rano pewnie pojawi na stronie internetowej i też jeżeli chodzi o Państwa na YouTubie, to w czacie ten link jest też wklejony. Teraz się zamieniam w słuch. Bardzo dziękuję za przedstawienie harmonogramu. Rzeczywiście już pojawiło się takie pytanie na YouTubie, gdzie także jest transmisja naszego spotkania. I przypomnę, że pytania, bo teraz właśnie już rozpoczynamy dyskusję, czyli ten moment i etap, na który zapewne czekali Państwo mieszkańcy, którzy są uczestnikami naszego spotkania. Także pytania można zadawać właśnie na YouTubie, na czacie. Można zadawać oczywiście tutaj na Webexie, włączając mikrofon i opcjonalnie kamerę, ale można też tutaj zadawać pytania na czacie. Tutaj również mamy dostęp do czatu. I tak jak powiedziałam, na YouTubie pojawiło się już jedno pytanie dotyczące harmonogramu, na które już uzyskaliśmy odpowiedź. Bardzo dziękuję jeszcze raz panu burmistrzowi. Pojawiło się także inne pytanie, które pozwolę w tej chwili przeczytać. Czy zadrzewienie Alei Wynalazców będzie wysokie? Mamy pewne obawy związane z ograniczeniem dostępu słońca do mieszkań o ekspozycji północno-zachodniej w budynku przy ulicy Rosoła 61C. To jest pytanie, mam wrażenie, do Państwa, którzy wykonali projekt tej koncepcji, tak? Dobrze myślę? Tak. Szczegółowy dobór gatunkowy będzie opracowywany na etapie projektu budowlanego, niemniej jednak na pewno naszym celem nie jest to, żeby komuś zacieniać mieszkania. Podejrzewam, że tutaj wspólnie z paniami z Wydziału Ochrony Środowiska
dobierzemy takie gatunki drzew, które po pierwsze będą wystarczająco reprezentatywne dla Alei Polskich Wynalazców, a jednocześnie będą to gatunki dostosowane do warunków miejskich i nie za wysokie, nie zacieniające żadnych mieszkań. Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Mam nadzieję, że jest satysfakcjonująca. Jeżeli nie, to prosimy jeszcze o zadawanie pytań dodatkowych. No i w ogóle w dyskusji prosimy zatem o zadawanie pytań. Czy ktoś z Państwa obecnych na spotkaniu ma jakieś pytania? A widzę tutaj na czacie też, na Webexie pojawiło się jedno pytanie dotyczące wprowadzenia zabaw, udogodnień dla psów. Dotychczas górka, bo to miejsce przecież zwane jest popularnie psią górką, jest głównym celem spacerów z psami. Więc co z takim elementem zagospodarowania tego terenu? Tutaj tak naprawdę pytanie. Wiele nie chcemy zmieniać. Jak najbardziej wiemy, że ten teren jest bardzo wykorzystywany przez właścicieli i przez psów. Więc zdecydowanie górka, która w tym momencie ku temu służy, chcielibyśmy, żeby w pewnej części, pewnej formie również dalej służyła takiemu wykorzystaniu. Ja jeszcze dodam od siebie, że w miejscu obecnego tak zwanego wybiegu dla psów będzie ustawione poidełko dla psów. Natomiast teren w dalszej mierze będzie terenem w tym fragmencie naturalnym, czyli to jest to zbocze górki za tym nadwieszonym tarasem, o którym wcześniej wspominaliśmy, po to, żeby go wykorzystywać w takim zakresie, w jakim był do tej pory wykorzystywany. Czyli nie ruszamy tego terenu po to, żeby on został dla psów. Czyli jak najbardziej będzie to teren, który będzie można wykorzystywać do tego celu, czyli nadal do spacerów z psami, nie będzie zamknięty dla psów oczywiście. Prosimy o kolejne pytania. Czy są takie wśród uczestników spotkania? Na czacie na razie nie widzę dodatkowych pytań. Nie ma żadnych pytań wśród uczestników. Rozumiem, że wszystko zostało przedstawione. A przepraszam, teraz się pojawiło pytanie na czacie od pani Agnieszki Majcher. Gdzie planowana jest ta sucha rzeka? Sucha rzeka planowana jest, ja może pokażę jeszcze raz planszę. Spróbuję to udostępnić. Udało się? Udało. Sucha rzeka planowana jest wzdłuż dwóch ciągów komunikacyjnych, które schodzą nam ze skarp na dolną część terenu, czyli wzdłuż tej nawierzchni mineralnej, czyli tutaj tym szarym elementem zaznaczona właśnie, czyli to jest jedna sucha rzeka, druga sucha rzeka schodząca na dół i wzdłuż tej nawierzchni tutaj przy tych schodach. Ja tylko powiem, że sucha rzeka oprócz tego, że jest bardzo ciekawym elementem krajobrazowym, to ona w tym projekcie będzie pełniła również bardzo ważną funkcję, ponieważ tak jak na początku wspominaliśmy, zaprojektowanie jakichkolwiek nawierzchni na terenie takim pagórkowatym jest niezwykle trudne, w związku z czym ta sucha rzeka będzie służyła temu, żeby odprowadzać nadmiar wody opadowej z płaszczyzn nawierzchni, po to, aby nie ulegała ona erozji, tudzież ulegała jak najmniejszej erozji. Bardzo dziękuję za odpowiedź także na to pytanie dotyczące suchej rzeki, która, jak słyszeliśmy, będzie miała znaczenie nie tylko estetyczne w tym przypadku. Czekamy zatem na pozostałe pytania. Na razie na czacie takich pytań nie widzę, więc jeszcze raz zwrócę się do uczestników spotkania. Może ktoś chce zabrać głos, zadać pytanie, doprecyzować coś. Czy można, pani naczelnik? Tak, proszę. Pan radny Paweł Lenarczyk, tak? Dobrze widzę? Tak. Dziękuję bardzo. W ogóle bardzo chciałbym podziękować Państwu za tą prezentację i za tą pracę, bo od samego początku, kiedy wraz z mieszkańcami otoczyliśmy opieką ten teren, ale w taki sposób, żeby ten teren nie został zabudowany i powstała ta idea powstania parku, który gdzieś od samego początku chciałem, żeby teren miał swoją nazwę i z tej nazwy
kiełkowały różnego typu pomysły, bo wtedy łatwiej, i to widać właśnie na tej prezentacji, za co bardzo dziękuję, właśnie łatwiej jest projektować i to, co jest bardzo dużym plusem jak dla mnie, to ta równowaga pomiędzy tymi elementami naturalnymi, które bardzo często mieszkańcy podkreślali i które ja zawsze też podkreślałem, że będę ich takim rzecznikiem, bo ten teren, jego ukształtowanie, jego roślinność właśnie, to jest jego bardzo duża siła, to, że mieszkańcy odwiedzają go ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi, to powoduje, że chcemy nadal ten charakter tego miejsca zachować, ale dodatkowo uzupełniamy go i tak jak tutaj Państwo bardzo fajnie rozwiązali, chociażby o ten plac zabaw, gdzie zapraszamy młodych ludzi, dla których no, myślę, że będzie wielką przyjemnością bawić się po tym placu. To wydaje mi się, że to jest bardzo dobry i ciekawy pomysł, tak żeby tak ogólnie, jeśli mógłbym sobie pozwolić na ocenę. Co do jakby szczegółów, może nie tyle krytyki, ile jakiegoś takiego znaku zapytania, które gdzieś mi się pojawiły. Z jednej strony te napisy, które się tam pojawiają, jeśli napis, pomysł w tym miejscu takich kreatywnych spotkań jest bardzo ciekawym pomysłem, natomiast jakoś ten napis fluorescencja, nie wiem, może ta perspektywa, może te proporcje na tą chwilę jakoś akurat jest to taki element za bardzo dominujący, ale to taki pierwszy rzut na zaprezentowali, tak? Jeśli mówimy o tym placu z takim twórczym, bym powiedział, tam gdzie Państwo te trylinki, to tak jak Państwo pokazywali wystające sześciany, ja może bym, żeby jeszcze mocniej zaakcentować tą trylinkę, która była gdzieś tam jakimś polskim pomysłem polskiego wynalazcy, to może żeby nie wystawały z tej ziemi właśnie sześciany, tylko właśnie może trylinki, tak? Bo tutaj widzimy jakieś takie elementy kubików sześciennych. Myślę, że jakby ten plac był właśnie też, ten plaster miodu, tak, takie wystające te elementy tej trylinki. Myślę, że to też byłby ciekawy pomysł. Fajnym pomysłem są okna widokowe, aż chciałoby się, nie wiem, czy to jest dla okien, tak, ale teraz jest taka moda na takie miejsce, gdzie byśmy chcieli robić przy nich zdjęcia, tak, z jakimś takim, na przykład gdyby któreś z tych okien było opatrzone taką nazwą, nie wiem, Ursynu, tak, żeby, czy na przykład Park Polskich Wynalazców, tak, żeby ludzie, którzy, żeby chcieli tam robić zdjęcia, żeby no, te miejsce szybciej rozpropagować, żeby to była taka wizytówka naszej dzielnicy, tak. Ale to taki luźny pomysł, nie wiem, czy to jest to miejsce, ale można byłoby tutaj coś takiego wykorzystać. Też nawiązując do pytania Agnieszki w sprawie Suchej Rzeki, faktycznie ona jest bardzo fajna, tylko jeśli mógłbym taką, ona mi się bardzo podoba. Natomiast wydaje mi się, że trzeba też, może to już będzie element wykonawczy, natomiast ta Sucha Rzeka powinna być zakończona czymś, co będzie jednak zbierało retencję wody, bo jak dzisiaj spojrzymy na ten teren od strony parkingu przy Grzegorzewskiej 13, po dużych opadach tam się zbiera woda, tak? I musimy tą jakąś wodę bardziej opanować, ujarzmić i dobrze, gdyby ta właśnie Sucha Rzeka kończyła się jakimś takim mini zbiornikiem retencyjnym. On nie musi być taki może dosłowny, ale jednak, żeby po tym, jak ta woda przy tych bardzo często u ulewach nawalnych, żeby jednak ona nie wypływała jakoś tak poza teren tego parku.
To tak z grubsza moja ocena. Naprawdę ten plac zabaw jest, mam nadzieję, że będzie wyjątkowy, te tarasy widokowe. To, co jest też ważne, to może o tym nie mówiliśmy, ten górka saneczkowa od strony Rosoła jest nadal zachowana i tutaj jest to miejsce dobrze, tak? Bo młodzi mieszkańcy Ursynowa bardzo często właśnie korzystają też z tego miejsca i nadal będą chcieli korzystać na pewno przy zjeżdżaniu na sam. To jeszcze raz bardzo dziękuję za dobrą pracę i za taki balans między tymi elementami naturalnymi, nawiązaniem do nazwy parku i jakimś takim bardzo ciekawym pomysłem. Dziękuję. My bardzo dziękujemy również za kilka ciepłych słów, kilka uwag, kilka pomysłów. To wszystko jest bardzo ważne dla nas, ale też dla osób, które robiły te koncepcje, bo to jeszcze nie jest proces do końca i w 100% zamknięty. Czy ktoś chciałby się odnieść do uwag, czy spostrzeżeń, czy pomysłów Pawła Lenarczyka? Pan Bartosz Dominiak, tak, panie burmistrzu? To proszę. Dwa słowa. Pierwsze słowo to takie, że ten plac zabaw mnie bardzo cieszy, bo ja mam strasznie mieszane uczucia, jak patrzę na niektóre inne place zabaw, gdzie budujemy takie zadaszenia nad zabawkami. Tutaj wykorzystujemy drzewa jako naturalne zacienienie i to jest moim zdaniem fajne i na tym nam zależało. Natomiast druga sprawa, ale pan radny wcześniej zgłaszał, bo też ważny temat poruszyła pani Agnieszka Majcher tutaj w pytaniu na czacie, ale myślę, że kolejność byśmy zachowali panu przewodniczącemu Komisji Architektury. Oddałbym głos. Dobry wieczór państwu, panie burmistrzu, bardzo dziękuję. Ja mam do państwa takie pytanie i mnie na chwilę wyrzuciło, więc nie wiem, być może to o tym mówiliście, jeśli tak, to przepraszam, mianowicie czy państwo zrobiliście jakiś wstępny kosztorys tych założeń, zarówno założeń dotyczących zieleni, jak i założeń dotyczących placu zabaw dla dzieci, tak? Bądź całkowity kosztorys, tak? Jak to wygląda od strony finansowej? Kosztorys powstał bardzo szacunkowy i został przekazany do zamawiającego. Tak jak pan burmistrz powiedział, przekracza on na obecną chwilę środki otrzymane z dofinansowania z WOŚ-u. Niemniej jednak pracują państwo nad tym, żeby projekt został zrealizowany w całości. Prawdopodobnie będzie to etapowane. Poprosili nam zdradzić, panie burmistrzu, w takim razie, jaki był ten kosztorys, no. Bo państwo nie chcą powiedzieć. Nie możemy. Mogą. Słusznie, że tak się umawialiśmy, zresztą państwo no, wiedzą, jaką kwotę mieliśmy do dyspozycji, to jest ta górna kwota, ale też jak coś ma fajnego powstać, to czasami warto coś dorzucić. I my mieliśmy, tak jak powiedziałem, jeszcze raz podkreślę to, mieliśmy 2 miliony 41 tysięcy z groszami z dawnego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska administrowanego przez Biuro Ochrony Środowiska. To są takie ekstra pieniądze, które udało się pod koniec zeszłego roku uzyskać. Tutaj ten szacunkowy kosztorys, ja powiem tak, bo on się jeszcze tam zmienia, bo do ostatniej chwili, a to gdzieś jest między 3,5 a 3,800. Proszę mnie poprawić, tu do państwa projektantów się zgłaszam, te kwoty. Tak, dobrze zapamiętałem? Około 4 milionów. Około 4 milionów, pod 4 miliony. I no to jest szacunkowy, to wiadomo, że to się jeszcze może i w górę, i w dół troszkę zmienić, ale no, widzimy, jaka jest skala. I chciałem powiedzieć, że już na zarządzie, czy w gronie zarządowym, bo może nie na posiedzeniu zarządu, ale w gronie zarządu rozmawialiśmy na ten temat, jak te środki pozyskać, bo nam się ten projekt podoba po prostu i fajnie by było, żeby był efekt wow, a nie robienie. Pamiętamy park przy Bażantami, który był robiony etapami.
i raczej długo niż krótko. Więc mamy już pomysły, mamy przekonanie graniczące z pewnością, że będziemy mieli w przyszłym roku pewne oszczędności, nie mogę powiedzieć z czego, z której inwestycji, ale z jednej z inwestycji, które nam pozwolą już uzyskać pewien wkład dodatkowy do tych 2 milionów 401 tysięcy. Przygotowujemy, to będzie po złożeniu przez Państwa tej ostatecznej koncepcji na koniec etapu pierwszego. Będziemy składać do Biura Ochrony Środowiska też wniosek o jeszcze dodatkowe środki. A dlaczego by nie powalczyć o dodatkowe środki w Biurze Ochrony Środowiska? Tym bardziej, że w parku jest co najmniej kilka fajnych rozwiązań idących z duchem czasu, chociażby wspominana tutaj już dwukrotnie sucha rzeka. Więc będziemy chcieli na te przyrodnicze rozwiązania jeszcze spróbować uzyskać trochę dodatkowych środków. No i jeszcze w przyszłym roku będą dzielone środki dodatkowe dla dzielnic, czy generalnie środki na inwestycje na lata 2021-2023. No i nasza dzielnica, jako duża dzielnica, na pewno coś dostanie i tutaj też w gronie zarządu rozmawialiśmy, że tą brakującą kwotę, jeżeli po tych dwóch pierwszych źródłach dodatkowych jeszcze będzie brakowało, to my tą dodatkową kwotę z tego źródła dosypiemy. Stąd było też moje zastrzeżenie, że my chcielibyśmy kończyć 2021, ale ze względu chociażby na te finansowe przesunięcia i też fakt, że już dzisiaj jesteśmy chwilkę opóźnieni w stosunku do pierwotnego planu, że dlatego to zastrzeżenie, że może się okazać, że wyjdziemy w 2022 rok, ale to raczej pierwszą połowę niż dalej. Dziękuję. Bardzo dziękuję, czyli my jako urząd nie odpuszczamy, no i oczywiście trzymamy kciuki za pozytywnym rozpatrzeniem wszelkich naszych finansowych wniosków. Na czacie pojawiło się pytanie, a właściwie stwierdzenie pani Agnieszki Majcher. Zacytuję, projekt jest ciekawy, moje dzieci, które widziały ten projekt, zachwyciły się zjeżdżalnią. Wątpliwości mam co do okien widokowych i lustra, widzę je już wysprejowane przez wandali, choć to nie powód, by z nich zrezygnować. No zapewne nie. Zapewne nie zrezygnujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tej koncepcji Parku Polskich Wynalazców? Na razie na czacie takich pytań nie ma, ani wolnych wniosków. To ja jeszcze, jak mogę, wpuścić się sekundkę do tutaj uwag pana Pawła Lenarczyka. W zakresie trylinki i tych siedzisk to jak najbardziej chyba słuszna uwaga i my tutaj na tej planszy z małą architekturą w zakresie ławek, tam takie ostatnie siedzisko, ja zaraz zobaczę, czy uda mi się jeszcze je pokazać, które znaleźliśmy i wrzuciliśmy tutaj. Nie, już jest pokazane. Tak. I tutaj jest takie siedzisko o kształcie zbliżonym, natomiast być może poszukamy jeszcze czegoś jednego. Tak czy inaczej zgadzamy się w tej kwestii, że raczej będziemy w kształcie tej trylinki tych siedzisk tutaj szukać. W zakresie uwagi co do tych okien widokowych, jak najbardziej. Chcesz wrócić czy do okien? W zakresie tych okien widokowych jak najbardziej ta uwaga jest bardzo dla nas pomocnicza. Myślimy absolutnie, że to bardzo fajne miejsce do fotografowania i wrzucenie tutaj czy Ursynowa, czy Parku Polskich Wynalazców. Myślę, że fajnie by zagrało i faktycznie by mogło w bardzo fajny sposób zareklamować po prostu to miejsce. Idea właśnie, żeby właśnie w taki sposób to funkcjonowało. Stąd takie założenie. Tak. I w zakresie jeszcze tej suchej rzeki. Ja jeszcze tylko, jak już przerzuciłem na fluorescencję, to zdecydowanie ma pan tutaj rację, perspektywa być może tutaj powoduje to, że rzeczywiście ten napis wygląda monumentalnie, natomiast zdecydowanie nie mamy takiego zamiaru, żeby dominował nad całym tym założeniem. Ma być tylko ciekawym zabiegiem krajobrazowym, elementem. Tak, ja myślę, że nad jego forum jeszcze będziemy pracować na etapie projektu budowlanego, tak? Tutaj to są elementy dokładnie. I jeszcze było sucha rzeka. To zdecydowanie tak, tutaj ja wspomniałam o tym, że to sucha rzeka ma
odbierać tą wodę, no skoro odbierać, to i również gdzieś sprowadzać. Więc na dole tej suchej rzeki będą tak zwane niecki retencyjne, czyli takie lokalne obniżenia w terenie, które mają za zadanie po pierwsze zbierać ten nadmiar tej wody opadowej i ją tam retencjonować. Natomiast dodatkowo będą obsadzone one również roślinnością, czyli będą pełniły poniekąd funkcję ogrodów deszczowych. Bardzo dziękujemy za to wyjaśnienie i doprecyzowanie. W takim razie nie widzę pytań na czacie, na Webexie nie widzę na razie także pytań na YouTubie. Nikt się nie zgłasza do głosu, chyba że pan radny Krystian Malesa w ramce. Tak, tak, ja właśnie chciałem nawiązać do tego, co państwo stworzyliście. Kto mnie zna prywatnie, ten wie, co mam teraz, o czym teraz myślę. I ten pomysł dla osób nieprzekonanych, to ja mogę być państwa ambasadorem i przekonywać. O, to tak. Przy okazji, ja dobrze pamiętam, że 2 na 2 metry miała mieć ta ramka? 2 na 2 mniej więcej taki zakres. Fajny pomysł, fajny pomysł. Dziękuję. Bardzo się cieszymy, bo wygląda na to, że większość koncepcji, zdecydowana część koncepcji przypadła wszystkim do gustu. To nas bardzo cieszy. Nie mamy praktycznie krytycznych uwag. Nie mamy także nadal pytań na czacie, ani pytań na YouTubie. Jeszcze raz. Może tylko jeszcze jedno, krótka taka. Tak, dziękuję. Coś, co mi się przypomniało, to nie jest. Mogą państwo pomyśleć, ale oczywiście nie, bo też mieszkańcom obiecałem. Takim elementem, który miał trochę tak rozpowszechnić ideę stworzenia Parku Polskich Wynalazków, był pomysł, który został wybrany w budżecie partycypacyjnym, ławki polskich wynalazków. To są ławki solarne, gdzie niedaleko właśnie tego parku zostało ono ustawione, ponieważ no był taki, akurat wtedy nie chcieliśmy też w obrębie parku, żeby też poczekać właśnie na tą koncepcję, ale też mieszkańcy podnosili, że to nie jest najlepsze miejsce na te ławki. Gdyby te dwie ławki można było jakoś wkomponować i to nie naruszałoby tej koncepcji tego parku, no to pewnie byłoby to fajne. To jest o tyle dobre, bo to jest te ławki są takim pomysłem polskiego startupu, to też od razu w jakiś sposób też jest nawiązanie właśnie do tych polskich wynalazców, mają swoich patronów, można przeczytać właśnie na tych ławkach, a przy okazji można podładować sobie telefon, bo to są ławki solarne. Weźmiemy pod uwagę na pewno, super. Dziękuję. Dziękujemy za ten kolejny pomysł. Radny Krystian Malesa jeszcze. Tak, ja mam jeszcze takie pytanie, czy państwo, przypuszczam, że wzięliście to pod uwagę, ale lepiej na tym etapie o tym porozmawiać, aniżeli za rok bądź dwa. Mianowicie chodzi mi o projektowanie uniwersalne. Czy wzięliście pod uwagę wszelkie aspekty projektowania uniwersalnego i mam tutaj na myśli przede wszystkim kwestie dysfunkcyjne osób niepełnosprawnych, ale mówiąc o projektowaniu uniwersalnym, mówimy też o osobach starszych, o matkach z dziećmi, o matkach z wózkami, o wózkowiczach. Czy wzięliście państwo pod uwagę projektowanie uniwersalne i czy wasze rozwiązania są przemyślane również pod aspektem projektowania uniwersalnego? Zdecydowanie o tym myśleliśmy, jak najbardziej wzięliśmy to pod uwagę. Jest to teren bardzo trudny, jeżeli chodzi o projektowanie uniwersalne i projektowanie właśnie dla osób niepełnosprawnych czy osób z wózkami. Natomiast tak, zdecydowanie o tym myślimy. Tuż przy wejściu na teren tego parku, zaraz przy tych tarasach z drewnianymi siedziskami, zaprojektowaliśmy wstępnie w koncepcji podjazd dla wózków na szczyt skarpy. Natomiast nad tym szczegółowo w tym momencie zaczyna już pracę nasz drogowiec, który no rozrysowuje dokładnie tą nawierzchnię w taki sposób, żeby rzeczywiście ona spełniała wszystkie wymogi i była możliwa do tego, żeby w taki sposób z niej korzystać. Tak, bo tutaj głównym problemem to jest dostępność w zakresie tych różnic poziomów tak naprawdę. I tak jak tutaj kolega powiedział, będzie to szczegółowo opracowywane na etapie projektu budowlano-wykonawczego z projektantem branży drogowej, tak żeby uzyskać możliwie jak najmniejsze no, spadki terenowe, te wózki różnorakie w miarę komfortowy sposób mogły tam wjechać.
No nie obiecujemy, że będzie to w 100%, prawda, dostępne wszędzie, no bo ukształtowanie terenu jest takie, jak a nie inne. Natomiast oczywiście również wprowadzamy, staramy się wprowadzić inne takie udogodnienia, czyli wszystkie nawierzchnie są na jednym poziomie, czy to są deski, czy to są nawierzchnie mineralne, to nie stwarzamy barier. Tak, będą zlicowane, jeżeli chodzi o ich wysokość. Dodatkowo przy ławkach terenowych, które gdzieś stoją w terenie, przewidujemy miejsca do wózki. Czy to jest takie dodatkowe miejsce utwardzone, jak stoi ławka na nawierzchni utwardzonej, to zaraz obok jest wyznaczona wolna przestrzeń, również utwardzona, czy to na wózek inwalidzki, czy na wózek z dzieckiem, no po to, żebyśmy nie niszczyli zieleni, czy nie tarasowali po prostu przejścia. Czyli to są też takie elementy właśnie uniwersalne, rozwiązania ułatwiające nam korzystanie z tego terenu. Bardzo dziękuję, bo jeśli chodzi o projektowanie uniwersalne, to też również inne niepełnosprawności, tak? Ja zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy, że jest trudno, o tak, że jest trudno jakby dostosować każdą przestrzeń do wszystkich, natomiast uważam, że no, biorąc pod uwagę obecną i technikę, i naszą wiedzę, powinniśmy jak najbardziej ten teren dostosować zarówno do potrzeb właśnie na wózkach, ale nie tylko, tak? Bo projektowanie uniwersalne to też funkcja narządu wzroku, czyli tutaj mam na myśli jakby dla osób, które w tym temacie może nie są tak zaawansowane i nie interesują się tym tak jak ja, to jest na przykład, jeśli mamy alejkę, to nie możemy na tej alejce postawić w zasadzie nic, ani ławki, ani kosza na śmieci, tylko ten kosz na śmieci bądź ta ławka musi być jakby z boku, tak? Że jak w momencie, kiedy będzie szła osoba niewidoma albo starsza, tak? Mamy teraz bardzo duży procent osób starszych, które po prostu widzą gorzej, żeby na dany element nie wpadła, tak? Więc jakby zakładam, że już w tym finalnym projekcie, jak Państwo będziecie to wszystko rozpisywać, chyba że już to macie, tak? Bo tego jakby na tej prezentacji, no po prostu z perspektywy małego ekranu nie widziałem, no to zakładam, że zarówno wszystkie ławki, jak i wszystkie inne elementy małej architektury będą tak ustawione, żeby nie pojawiły się po prostu na przejściu chociażby tej osoby niewidomej, tak? Potencjalnej, bądź małego dziecka, tak, które będzie biegło, nie zobaczy i jakby na projektowanie uniwersalne to kiedyś mówiło się tylko o osobach na wózkach, potem się mówiło o kilku innych dysfunkcjach, a teraz tak naprawdę stało się to dużo szerszym pojęciem niż chociaż 10 lat temu. Tak? Zdecydowanie się zgadzamy i wszystkie elementy małej architektury, które znajdują się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, zawsze projektujemy i stawiamy za ciągiem komunikacyjnym, tak żeby rzeczywiście był on czysty, bez przeszkód, bez żadnych barier. Więc tutaj zdecydowanie jak najbardziej. Świetnie, świetnie, bo mamy taki park jak Park przy Bażantarni i tam była w pierwszym projekcie, po pierwszym wykonaniu wyobraźmy sobie taki mostek i na zakończeniu tego mostku stała ławka, czyli jeżeli małe dziecko jechało i się rozpędziło na rowerku z tej górki, z tego mostku, no to lądowało dokładnie centralnie na ławkę, tak? Stąd jakby to akurat taki ursynowski przykład. Kilku lat wstecz. Bardzo dziękujemy za te uwagi. Burmistrz Bartosz Dominiak jeszcze się zgłasza, zatem oddaję głos. To znaczy, bo ja nie widzę więcej zgłoszeń, więc chciałem podsumować. Mi się ten głos pana radnego Malesy na koniec bardzo podoba. Projektowanie w ogóle miast 880, tak to ładnie się też określa, czyli żeby miasto jednocześnie służyło równie dobrze dziecku 8-letniemu, jak i seniorom w wieku 80+. Więc myślę, że tu nam to przyświeca, chociaż oczywiście no, trudne miejsca tam w kilku miejscach będą, ale o tym myślimy, rozmawialiśmy i ja sobie nie wyobrażam, żeby tak nie było, bo jednym z powodów tego, co chcemy w tym parku robić, to jest zwiększenie jego dostępności dla osób, które dzisiaj tymi przedeptami no, nie docierają tam, gdzie mogłyby chcieć dotrzeć, bo nie mają na to w ogóle możliwości, więc tak to nam przyświeca. Natomiast jeżeli nie ma więcej, bo chciałem powiedzieć jeszcze a propos tych konsultacji, które, czy tych zbierania uwag od mieszkańców, to również się zwracam do osób i tych, które sobie pewnie z odtworzenia to obejrzą, to my jutro na stronie internetowej www.urtynow.pl zamieścimy i Państwa prezentację i link do dzisiejszego spotkania, jakby ktoś chciał sobie otworzyć
tą prezentację wraz no, z objaśnieniami Państwa projektantów i z naszą dyskusją. To te rzeczy będą jutro dostępne na stronie i będzie czas do przyszłego tygodnia. Podejrzewam, że damy tydzień czasu, będzie adres mailowy, na którego będzie można bardziej szczegółowe jeszcze spostrzeżenia, uwagi, pochwały dla Państwa projektantów wysyłać. Więc jeżeli nie ma innych uwag, no to myślę, że byśmy powoli chyba mogli zmierzać do końca. Tak, zgadza się. Ja może jeszcze tylko dodam adres tego, znaczy adres mailowy, na który będzie można zgłaszać swoje uwagi. To będzie ursynow.wir@um.warszawa.pl i do przyszłego tygodnia, czy do końca tego tygodnia czekamy i będziemy czekać na Państwa uwagi pod tym adresem mailowym. Wszystkie informacje oczywiście dostępne są na stronie internetowej. Tak, słyszę, że ktoś się włącza do naszej dyskusji, ale nie wiem kto. Nie, przepraszam, to ja tutaj chyba tylko coś nakręciłem, już spokojnie tak, siedzę. A, dobrze, czyli nie mamy zgłoszeń, wszystkie informacje będą dostępne, tak jak powiedział pan burmistrz Bartosz Dominiak, na naszej stronie internetowej, czyli i prezentacja koncepcji Parku Polskich Wynalazców i link do naszego spotkania, ale także właśnie adres mailowy, pod który będzie można wysyłać swoje pytania. Czyli co, właściwie tyle, bardzo dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu. Dla nas bardzo ważne spotkanie, uwagi, koncepcje traktujemy bardzo poważnie. Oczywiście zapraszamy do dalszej dyskusji. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.